Podhorce to niewielka wieś w zachodniej Ukrainie, znajdująca się około 90 km na wschód od Lwowa. Pałac w Podhorcach został wzniesiony w latach 1637-1641 jako letnia rezydencja hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Wybudowany został w układzie Palazzo in Fortezza, a więc jako budowla mająca zarówno cechy rezydencjonalne, jak i obronne. W 1682 roku Podhorecki Pałac przeszedł w posiadanie rodziny Sobieskich. Królewicz Konstanty, syn Jana III Sobieskiego, w 1718 roku sprzedał go hetmanowi wielkiemu koronnemu Stanisławowi Mateuszowi Rzewuskiemu. Po śmierci hetmana w 1728 roku posiadłość przypadła w spadku jego synowi, Wacławowi. Wacław Rzewuski, wielki miłośnik sztuk i nauk, zgromadził w nim ogromny zbiór porcelany, kosztowne meble, zorganizował bibliotekę, w której znajdowały się cenne manuskrypty i księgi, a także urządził zbrojownię. To za jego czasów pałac cieszył się największą świetnością. Szymon Czechowicz przybył do Podhorzec w 1762 roku i z przerwami przebywał tam do 1767, pełniąc funkcję nadwornego malarza Wacława Rzewuskiego. Charakter jego pracy oraz kontaktów z magnatem nie ma analogii w historii nowożytnej sztuki polskiej. Rzewuski nie tylko zamawiał u artysty dzieła na bieżąco, kompozycje religijne, powtórzenia wcześniejszych dzieł, ale także malowany na podstawie grafik kopie z innych malarzy. Kupował również płótna Czechowicza powstałe kilka lub nawet kilkanaście lat wcześniej, gromadząc je w jednym pomieszczeniu pałacu, w tak zwanym pokoju zielonym lub inaczej sali zielonej. W czasach Wacława Rzewuskiego w pokoju zielonym poza malowidłami znajdowały się kanapa, fotele, krzesła, stół, kilka małych stolików oraz 8 szaf różnej wielkości, w których przechowywano drogocenne książki i rękopisy. Bardzo gęsto rozmieszczone były obrazy, oprawione w jednolite, skromne, profilowane ramy. Dzieła ułożone były w sposób systematyczny. W ich rozmieszczeniu zwracano uwagę na formaty oraz lata powstania. Ponadto widoczna była wyraźna koncepcja układu. Tematy religijne podzielono na cykle, między innymi pasyjny na ścianach północnej i wschodniej oraz maryjny w górnej partii ściany północnej. W czasach hetmana Wacława Rzewuskiego pałac w Podhorcach z pewnością przeżywał swój najświetniejszy okres. Czechowicz przyjechał do Podhorzec na zaproszenie hetmana w roku 1762 i pozostał tutaj z przerwami przez kilka lat, aż do momentu, kiedy Rzewuskiego Rosjanie internowali w Warszawie w 1767 roku i wywieźli do Kaługi. Rzewuski był niewątpliwie, bardzo cenił twórczość Czechowicza. Znane są przekazy, kiedy on pisze, że jeżeli jakiekolwiek obrazy pan Czechowicz lub pan Smuglewicz będą mieli dla niego, to żeby zapłacić, ile tylko pan Czechowicz sobie życzy. Czechowicz z pewnością, jego pobyt w Podhorcach z pewnością miał związek z wybudowaniem przez hetmana kościoła świętego Józefa, który Smuglewicz, pomocnik Czechowicza, dekorował i do którego również sam Czechowicz namalował nieistniejący dzisiaj obraz świętego Józefa do głównego ołtarza. Pracując w Podhorcach, Czechowicz również wyposażał nieodległy od Podhorzec kościół kapucynów w Olesku, gdzie pozostawił cały szereg swoich dzieł. Jedno z nich znajduje się dzisiaj w kościele kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. Niewątpliwie przyjazd Czechowicza do Podhorzec miał związek z wybudowaniem przez hetmana kościoła znajdującego się na osi pałacu, który był dekorowany przez pomocnika Czechowicza, czyli Łukasza Smuglewicza, synem Antonim. Sam Czechowicz namalował również do tego kościoła obraz świętego Józefa. Poza kościołem w Podhorcach Czechowicz do nieodległej miejscowości Olesko
wykonał cały zespół obrazów dekorujących tamtejszy kościół kapucynów. Niemniej jednak głównym miejscem, w którym Czechowicz działał, był sam pałac. W pałacu znajdowała się jedna z sal, która pełniła rodzaj urzędowej komnaty dla hetmana. Tam miał swoje archiwum, bibliotekę. Tam niewątpliwie pracował i w tej sali większość obrazów tam się znajdujących była właśnie autorstwa Czechowicza. Czechowicz zarówno malował obrazy na zlecenie Rzewuskiego, kopiując na przykład wskazane przezeń ryciny, ale też wiemy, że Czechowicz sprzedawał Rzewuskiemu szereg obrazów z wcześniejszych lat, które zawisły na ścianach Pokoju Zielonego. Łącznie w Pokoju Zielonym znajdowało się ponad 100 obrazów Czechowicza, a więc było to zupełnie niezwykłe, monograficzna ekspozycja wręcz prac tego malarza. Niestety z całej tej liczby znamy dzisiaj około 40 paru. Do celów rekonstrukcji z rozmaitych zdjęć wykonywanych we wnętrzach Pałacu Podhoreckiego w końcu XIX i na początku XX wieku znanych jest dalszych około 40, a więc mniej więcej wiemy cokolwiek o wystroju około 80% dzieł, jakie znajdowały się dawniej w Podhorcach. Większość dzieł malarskich została po zniszczeniu pałacu przewieziona do muzeów lwowskich, do trzech muzeów lwowskich i tam do dziś się znajdują, nie są eksponowane, dlatego że czekają nadal na rewitalizację Pałacu Podhoreckiego. Na naszej wystawie, z uwagi na duże znaczenie sali zielonej, zarówno dla i Pałacu Podhoreckiego, i w ogóle dla badań nad twórczością Szymona Czechowicza, to wnętrze staraliśmy się odtworzyć. Oczywiście nie było możliwe odtworzenie w typu rekonstrukcji, natomiast zbudowaliśmy tutaj rodzaj sali w sali, która swoimi wymiarami, która swoimi stosunkami przestrzennymi, układem otworów okiennych, otworów wyjściowych odpowiada wyglądowi sali zielonej. I w tak powstałym wnętrzu powiesiliśmy zachowane obrazy Czechowicza. Tam, gdzie obraz zaginął, a wiemy, że był, powiesiliśmy jedynie małą białą ramkę, tak żeby dać zwiedzającym takie wrażenie, jak bogata była ta sala, jak gęsto tutaj wisiały obrazy, jak było ich wiele i jaki dużą kolekcję zgromadził Rzewuski. Niewątpliwie Rzewuski i sam Czechowicz byli autorami rozwieszenia tych obrazów w sali zielonej. Świadczy o tym pewien przemyślany układ, gdzie powtarzają się pewne wątki tematyczne, na przykład wisi tutaj Droga Krzyżowa, mamy cały cykl obrazów Matki Boskiej, które z pewnością były wykonane specjalnie na wskazanie Rzewuskiego. No a dzięki temu, że ta sala zielona jest wprowadzona w środek dużej ekspozycji, niektóre dzieła tutaj znajdujące się, czyli tak zwane szkice malarskie, tak zwane modelli, które służyły do wykonywania obrazów wielkoformatowych, ołtarzowych, łączą się z pokazywanymi w innych miejscach ekspozycji realizacjami, a więc dość wyjątkowo analogia pomiędzy tą salą, tym wnętrzem XVIII-wiecznym, a innymi obiektami sprowadzonymi skądinąd specjalnie na naszą wystawę. W 1865 roku posiadłość nabyła rodzina Sanguszków. Pałac, choć nadal pełnił funkcję rezydencjonalną, udostępniany był dla zwiedzających, znawców i miłośników sztuki. Od drugiej połowy XIX stulecia do wybuchu I wojny światowej cieszył się renomą najlepiej zachowanej rezydencji staropolskiej. Niestety, działania pierwszowojenne oraz wojna bolszewicka w 1920 roku naraziły posiadłość na wiele strat, co wymusiło konieczność ewakuacji najcenniejszych pamiątek. Wybuch II wojny światowej zmusił ostatniego właściciela Podhorzec, księcia Romana Sanguszkę, do kolejnej próby ratowania majątku. Najcenniejsze pamiątki zostały wywiezione przez Rumunię aż do Brazylii. Pozostałą część kolekcji zarekwirowały nowe władze, dzieląc zbiór między różne muzea Związku Sowieckiego.
Działania wojenne przyczyniły się do dewastacji założenia pałacowego, w którym umieszczono z czasem szpital. Do całkowitego zniszczenia i ruiny budowli doprowadził duży pożar w 1956 roku. Obecnie zespół pałacowo-zamkowy jest oddziałem Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.